Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę, przewidzianą w tej części szkolenia. Formę złożonych serwet dla gości należy dostosować do pory dnia oraz do charakteru uroczystości. Do śniadań i obiadów wykorzystuje się niskie, bardziej płaskie wzory, do podwieczorków i kolacji, wysokie formy. Wyszukane i bardzo pracochłonne wzory zarezerwowane są dla ważnych uroczystości. Zapoznajmy się z kilkoma instrukcjami składania serwet. Żagiel. Złóż serwetkę po przekątnej. Dolną podstawę zginaj w harmonijkę tak, aby powstały trzy lub cztery fałdy. Połóż serwetkę na stole plisami ku górze i załam ją w połowie tak, aby stykały się ze sobą prawy i lewy narożnik. Elegancki wachlarz. Złożoną w połowie serwetkę, ułóż stroną zamkniętą ku dołowi. Zagnij do środka narożniki wierzchniej warstwy. Odwróć serwetkę na drugą stronę i złóż kolejną warstwę na pół równolegle do podstawy. Przytrzymaj serwetkę po środku na dolnej krawędzi i odchyl maksymalnie ku górze obydwa narożniki. Złóż obydwie połówki w jednakowe fałdy i zegnij serwetkę przez środek. Zwiąż serwetkę na dole ozdobną wstążką. Czapeczka. Rozłóż serwetkę, a następnie kierując dolny narożnik ku górze, złóż ją po przekątnej. Prawy i lewy narożnik złóż tak, aby stykał się z wierzchołkiem trójkąta. Przewróć serwetkę na drugą stronę, obracając ją wokół poziomej osi. Zegnij serwetkę po przekątnej, kierując dolne narożniki ku górze. Zewnętrzne końce wywiń do tyłu. Kompozycja będzie stabilna, gdy jeden narożnik będzie wsunięty w drugi. Dwie serwetki. Przygotuj dwie serwetki dobrane kolorystycznie. Złóż serwetkę w połowie linią złożenia do góry. Zawiń górne narożniki do dołu tak, by utworzyły stożki. Złóż dolne rogi do siebie i postaw serwetkę. Postępuj dokładnie tak samo z drugą serwetką. Następnie wsuń jedną serwetkę w drugą, a tak efekt końcowy prezentuje się na stole. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.